właśnie przekroczył wysokość 200 metrów. Warso, najwyższy w stolicy wieżowiec, który powstaje u zbiegu Alei Jana Pawła II i Chmielnej, będzie najwyższym budynkiem w tej części Europy. W Warszawie jest już ponad 30 wysokościowców. Marcin Włodarski. Proszę Państwa, jesteśmy około 200 metrów nad ziemią. To jedyne miejsce w Warszawie, w którym można oglądać Pałac Kultury z takiej właśnie perspektywy. Warso Tower to największy powstający budynek w krajach Unii Europejskiej. Docelowa wysokość z iglicą zawrotna 310 metrów. Budynek pnie się do góry z prędkością nawet jednego piętra tygodniowo. Jesteśmy na 48 kondygnacji. Przekroczyliśmy już 200 metrów ponad poziom terenu. Realizujemy też prace fasadowe oraz prace instalacyjne. Całość to 53 kondygnacje. Górny taras widokowy na wysokości 230 metrów. Sama podróż będzie niezapomnianym przeżyciem. Dwie windy panoramiczne, które będą prowadziły z poziomu parteru na sam szczyt budynku, do części restauracyjnej raki, również do części tarasu widokowego. Mieszkańcy Chmielnej czekają na zakończenie budowy. Idzie dosyć sprawnie. Tam mi się podoba to, co już wykończone z tą zielenią. Jak podkreśla inwestor, przestrzeni publicznej nie zabraknie. Zmodernizowaliśmy ulicę Chmielną. Widzimy tutaj zrealizowane przez nas chodniki, tereny zielone, okoliczne ławki, jak i również miejsce pod ogródki restauracyjne. Kompleks składa się z wieży i dwóch mniejszych budynków. Będzie podziemny łącznik z dworcem centralnym. Architekci podkreślają, detronizacja Pałacu Kultury staje się faktem. Bardzo się cieszę, że będzie wyższy od Pałacu Kultury, bo tak będzie i będzie można oglądać wierzchołek pałacu nareszcie z góry. Pałac przestanie dominować. W tej chwili w Warszawie powstaje prawie 40 biurowców. To blisko 850 tysięcy metrów kwadratowych. W tym przypadku przepływ kapitału i rozwój miasta nie idą w parze z rozwojem przestrzeni dla mieszkańców, podkreśla część ekspertów. To, że buduje się dużo budynków biurowych wysokościowych w Warszawie dzisiaj, nie jest wyrazem troski władz miasta o przestrzeń miejską, tylko jest wyrazem sukcesów deweloperów. Budowa najwyższego wieżowca w stolicy ma potrwać do końca przyszłego roku. Prowadzi do pogorszenia nastroju, stresu i innych negatywnych uczuć. Psychospołeczne skutki pandemii są ogromne. Według psychiatrów na obecnym etapie epidemii pojawia się wiele obaw, ale dopiero później może przyjść ciężka depresja. Pani Katarzyna od wielu tygodni nie opuszcza domu, boi się zakażenia. Okres pandemii to najtrudniejszy czas w jej życiu. Przerażająco trudny, bo bałam się wyjść na zakupy ze względu na astmę i na te różne choroby współistniejące. Było takie przerażenie. Pojawiła się depresja i brak sensu życia. Takie skutki izolacji społecznej odczuwa coraz więcej Polaków. Najczęściej jest to lęk. Najczęściej są to zaburzenia nastroju pod postacią zaburzeń depresyjnych, zaburzenia snu i ogólne takie poczucie destabilizacji i zagrożenia. Zwykle lęk jest wolno płynący, często niesprecyzowany. Codziennym wyzwaniem stała się zdalna praca i izolacja, która rodzi strach. Boimy się, że możemy zachorować i nasz organizm rusza do walki z potencjalnym zagrożeniem. Z najnowszych danych wynika, że częściej na depresję zapadają pacjenci poniżej 35 roku życia. Aż 38% z nich cierpi też na stan przewlekłego zamartwiania się. Za to osoby starsze częściej uskarżają się na zaburzenia snu. Czas pandemii wywołuje też agresję. Nasiliła się przemoc domowa. Ja też tej agresji doświadczyłam i na własnej skórze, więc to ciężko. To krótkofalowe, psychospołeczne skutki pandemii. Długofalowe mogą doprowadzić do eskalacji tych zaburzeń. Konsekwencje będą widoczne dopiero za kilka miesięcy. Sytuacja długofalowego stresu, okresu niepewności i obiektywnego zagrożenia niesie z sobą konsekwencje pojawienia się już poważniejszych zaburzeń psychicznych, szczególnie takich jak zaburzenia depresyjne. Jeśli te zaburzenia utrzymają się dłużej niż 2 tygodnie, lekarze zalecają kontakt z poradnią zdrowia psychicznego. Placówki działają od ubiegłego tygodnia, można też uzyskać teleporadę. 65 lokatorom budynków komunalnych grozi eksmisja, twierdzi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. A chodzi o decyzję o sprzedaży nieruchomości podjętą rok temu przez zarząd dzielnicy Włochy. Poseł zaapelował do prezydenta Trzaskowskiego o umożliwienie wykupienia mieszkań z 90% bonifikatą. Miasto uspokaja, nie będzie eksmisji na bruk.
Lokatorzy budynku przy ulicy Analitycznej w dzielnicy Włochy boją się mówić przed kamerą. Mieszka tu 8 osób. Budynek dopiero odnowiony. Ludzie sobie porobili w mieszkaniach. Teraz taka głupota. Bo to jeden z budynków, który ma przestać być budynkiem komunalnym. Jak twierdzi wiceminister Sebastian Kaleta, przez to 65 lokatorom w dzielnicy Włochy grozi eksmisja. W ubiegłym roku przeznaczono do sprzedaży bądź do inwestycji miejskich 12 budynków, w których zamieszkują lokatorzy komunalni. Przez rok ci ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Decyzja została podjęta rok temu, kiedy burmistrzem był Artur W., który został przyłapany na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki. Mimo że decyzja zapadła, nie została podjęta żadna uchwała. Zarząd powinien realizować swoją pracę zgodnie z statutem dzielnicy Włochy uchwałami. Na tym posiedzeniu zapadła decyzja o tych nieruchomościach i ratusz proceduje jak gdyby zbycie tych nieruchomości i eksmisję, usunięcie czy też przesunięcie lokatorów. Jak tłumaczy Urząd Dzielnicy Włochy, to pokłosie decyzji władz miasta z 2012 roku. Urząd otrzymał pismo od prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zastępcy prezydenta miasta stołecznego Warszawy, z prośbą o wytypowanie nieruchomości nieefektywnych w zarządzaniu. Wytypował 13, także budynek przy ulicy Jutrzenki. Rodzina pana Góralczyka mieszka tu od 1962 roku i sama wielokrotnie remontowała lokal, podłączyła centralne ogrzewanie i wodę. Mieszkańcy boją się o swój los. Gmina robiła różne zabiegi, żeby straszyła sądem. Przychodziły różnego rodzaju tu pisma. Miasto zapewnia, że eksmisji nie będzie. Jeżeli mieszkańcy dzielnicy Włochy, wspomniani przez pana posła, będą przenoszeni z tej nieruchomości do innego zasobu komunalnego. Nie eksmitujemy, panie pośle, i nie eksmitujemy na bruk. W zasobach miasta jest ponad 80 tysięcy mieszkań komunalnych i socjalnych. W dzielnicy Włochy jest 2006 lokali zarządzanych przez ZGN. 841 należy do miasta. Kolejny etap odmrażania gospodarki dotyczy instytucji kultury. Choć teatry mogą wystawiać spektakle, to większość z nich już teraz mówi, że najbliższe spektakle pojawią się dopiero za kilka miesięcy. Och Teatr po 3 miesiącach wkrótce otwiera się dla widzów. Zaczynamy 12 czerwca w Och Teatrze Upadłe Anioły w reżyserii Krystyny Jandy, a w sobotę Zapiski z Wygnania w reżyserii Magdy Umer z Krystyną Jandą w Teatrze Polonia. Instytucje kultury mogą wznowić działalność od 6 czerwca, ale w Warszawie większość teatrów nie planuje szybkiego powrotu, jak na przykład Teatr Collegium Nobilium, który widzów zaprasza dopiero w październiku. Nie otwieramy z paru powodów, dlatego że już w kwietniu podjąłem decyzję, że zamykamy teatr. Więc teraz trudno te plany, które pewnie powstały wśród studentów i realizatorów, będzie im zmieniać. W powszechnym, współczesnym i w wielu innych póki co ruszają jedynie próby. Teatry potrzebują czasu, by przygotować się do nowych zasad bezpieczeństwa. W teatrach i kinach obowiązkowe będą maseczki, miejsca będą zajęte jedynie w połowie. Aktorzy w miarę możliwości będą musieli zachowywać dystans 1,5 metra. Po przedstawieniu artyści będą wkładać kostiumy do worków foliowych, a te będą oddawane do pralni, a widzowie dobrowolnie będą podawali swoje dane, by w razie potrzeby możliwy był z nimi kontakt. Jakim zainteresowaniem będą cieszyły się przedstawienia, to już inna sprawa. Przykład otwierających się muzeów pokazuje, że kultura zeszła teraz na boczny tor. Widać to tu, na niewidzialnej wystawie. Niestety jeszcze ludzie się nie przyzwyczaili, boją się, przychodzą po 3 osoby, 3-osobowe rezerwacje, teraz 3-osobowe grupy, są przewodnik jest 4 w środku. Przychodzą, ale jest ich bardzo mało. Myślę sobie, że skoro wychodzimy już do fryzjera, do kosmetyczki, to tacy piękni, odświeżeni niedługo faktycznie sięgniemy po to, co jest ważne i wartościowe dla naszych umysłów, czyli właśnie kultura i edukacja. Od dziś otwarte jest też Muzeum Powstania Warszawskiego, a od 6 czerwca będzie można odwiedzać Dom Spotkań z Historią. Dziś także Światowy Dzień Roweru, ustanowiony z inicjatywy Polaka, byłego kolarza Leszka Sybilskiego. To dość młode święto, obchodzimy je od 2 lat. Entuzjastów rowerów wciąż przybywa, nie zatrzymała ich nawet pandemia, o czym Malwina Żuchniewicz.
Po Warszawie można wybrać się na, uwagę, około 600-kilometrową wycieczkę ścieżkami rowerowymi. Polacy ostatnio sporo czasu spędzili na kwarantannie w czterech ścianach, dlatego teraz spragnieni są ruchu i ruszyli na rowery. Sezon rowerowy kręci się jak nigdy dotąd. Właściciele sklepów rowerowych obawiali się o swoją przyszłość, a tymczasem jest boom na rowery. Nawet w hurtowniach zaczyna już brakować jednośladów. Poruszając się za pośrednictwem roweru, jesteśmy zdani tak naprawdę tylko i wyłącznie na siebie. Nawet jeśli jedziemy z kimś na tym rowerze, kto jedzie obok, to zachowujemy dystans. Mimo wcześniejszych problemów, rowery miejskie Veturilo też przeżywają odrodzenie. Przystąpiliśmy do restrukturyzacji, więc o upadłości nie ma mowy. Ten wniosek zostanie wycofany. Systemy we wszystkich miastach, w których Nextbike jest operatorem, działają normalnie. Dodatkowo wspierają medyków, którzy do 15 lipca nie będą płacić za przejazdy. Wystarczy przesłać do nas zgłoszenie na adres mailowy wskazany na naszej stronie internetowej z informacją, że jest się pracownikiem służby zdrowia. W ubiegłym roku rowery miejskie wypożyczono niemal 6 milionów razy, a do dyspozycji użytkowników pozostaje prawie 6 tysięcy jednośladów. Zapotrzebowanie jest duże, bo dla 38% Polaków jazda na rowerze to ulubiony sport. W tym kurierze to już wszystko. O 21.30 kurier Warszawy i Mazowsza. Zapraszam i miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.